Panie burmistrzu, może już w pewnym stopniu robię się nudny, ale tak jak na ostatniej sesji online wspominałem na temat śmieci, jeżeli chodzi o osiedle piastowskie i... Panie burmistrzu, do pana pytania. I na ostatniej sesji online wywołałem wilka z lasu, dlatego że mówiłem o podrzucaniu śmieci na osiedlu piastowskim. No, muszę stwierdzić jedną rzecz, że naprawdę ten wilk z lasu wyszedł, o którym wcześniej mówiłem. Podrzut, po prostu podrzut śmieci i jeszcze raz podrzut. W tej chwili za ostatnim blokiem przy byłym ZEC-u mamy wysypisko śmieci po budowie, po remontach. Tam po prostu leży wszystko. Moim zdaniem i zdaniem mieszkańców robi się już teraz w tej chwili niebezpieczne dla tych, którzy tam się przemieszczają, przechodzą, jeżdżą po prostu i w jakikolwiek sposób tam po prostu w tym miejscu są. Dodatkowo doszły tam gabaryty, ale gabaryt na przykład ze sklepu po zamrażarce od lodów, tak? Czyli tak jak mówiłem, zaczyna się po prostu, sklepy zaczynają pozbywać się różnych rzeczy na rzecz po prostu osiedla, tak? Także no nie jest wesoło. Także prosiłbym nadal o pochylenie się nad monitoringiem, może nad właśnie tym zagrożeniem tych śmietników, ponieważ no, tak jak już stwierdziłem przed chwilą, to już się zaczęło. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, na pewno będę prosił pana burmistrza, żeby pochylił się z ZGKM-em nad naprawą kolejnego tego kolektora, o którym żeśmy ostatnio wspominali, będąc na osiedlu. I trzecia sprawa. Ludzie zgłaszają, że tu właśnie za blokami, tu przy tych starych wybudowanych jeszcze kiedyś garażach, tam jest ta nasza droga nieszczęsna, ta, która właśnie idzie w stronę ZEC-u, ona jest tak dziurawa, że już ludzie mają problem z dojazdem do tych swoich garaży. Także prosiłbym o przemyślenie, jak to tam zrobić, co na razie i jak pomóc. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę panie burmistrzu o udzielenie odpowiedzi. Ładnie grają. Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado. Otóż, no niestety, tak się kończy majstrowanie przy dobrych ustawach. To, co wywinęli nam, z przykrością muszę to stwierdzić, jestem bardzo krytyczny w stosunku do tego, co się zadziało w kontekście ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. To, co nam wywinęło ministerstwo, w kontekście zmian w ustawie o utrzymaniu czystości w gminach będzie się za nami wlokło, tak jak do tej pory mieliśmy przez laty. Widzieliśmy, co się zadziało. Sprzątaliśmy drogę do transformatorów od strony Poznania. Wywieźliśmy, czyli tam na to wysypisko śmieci kiedyś, to po prawej stronie, uwierzcie, myśleliśmy, że to jest tam śmieci, korzenie i tak dalej. Nie śmieci, tylko korzenie, liście i jakieś zielsko, a pod spodem były przyczepy. Kilkanaście przyczep śmieci. I to tak jak Michał mówi, wszystko. Dzisiaj mamy katastrofę na osiedlu piastowskim. Jakiś szaleniec wywiózł nam całą stertę baniek po farbach, czyli tak naprawdę to są te odpady niebezpieczne, które mówimy. Będziemy się za to gorzko płacić, bo tego nie można zutylizować poprzez, tak jak my robimy w domu, się weźmie puszkę, zgniecie i ją sprzeda złom. To trzeba po prostu zawieźć do RIPOK-u i za pośrednictwem firmy, która posiada uprawnienia i utylizować jako odpad niebezpieczny. No katastrofa. I niestety będzie tak dalej. Sprzątamy śmieci w różnych miejscach, nad jeziorami i tak dalej. Ponosimy za to koszty, bo ja wkładam do swojego pojemnika, do kosza, który mam w domu i tego jest coraz więcej. I niestety tak to będzie. Dopóki odpady były własnością gminy i każdy musiał obligatoryjnie płacić, jeszcze było to do upilnowania, choć też czasami ktoś się pojawił, który zupełnie nie zrozumiał, gdzieś tam te śmieci wyrzucił. Ale teraz to już jest... Zobaczcie, co się dzieje. Mamy obowiązek podpisania jako osoby nieruchomości nie takie umowy. Będziemy zaraz to egzekwowali, ale co się w tym międzyczasie dzieje, na jaką ilość tych odpadów podpiszemy tę umowę i na jaką frakcję, to jest zostawione samemu sobie i tu Michał niestety będziemy musieli, zgłaszamy oczywiście ten przypadek, byli tam pracownicy, ofotografowali, zgłaszamy na policję, będziemy takich ludzi bezwzględnie ścigać. Nie ukrywam, że to jest moja informacja dla wszystkich Państwa przed monitorami, bo radni to wiedzą.
kupiliśmy kolejną kamerę, będziemy montowali kamery, dodatkowe elementy monitoringu, nie mówię o monitoringu gminnym, nie mieszać tego, tylko kamery, tak zwane pułapki w różnych miejscach gminy, no bo to się robi już nieprawdopodobną sytuacją. Żebyśmy gdzieś tam jadąc na górki, patrzę, kurczę, kupa śmieci, to takie telewizory, coś. Jakby komukolwiek też chodziło, żeby to, nie potrafię tego wytłumaczyć. No, będziemy po prostu to ścigali, a kwestia umów z budynków terenów niezabudowanych i firm będzie niesłychanie rygorystycznie przestrzegana przez pracowników urzędu. Do tego stopnia, że już wystawiłem zgody na nakładanie grzywien w formie mandatów. Będziemy administracyjnie ścigali. Nie dlatego, że chcemy się na kimś mścić albo chudziński chce spełnić swoje marzenia, bo tych mandatów nałożyłem tyle, co włosów na głowie mam dzisiaj swojego czasu, ale dlatego, że to jest to, co Michał mówi, to jest skutek jakiejś niefrasobliwości, no bo przecież wszyscy wiemy, że produkujemy odpady, a sobie ktoś tam powie mi, że przy jeziorzu ma domek i on w tym roku nie będzie produkował odpadów, nie? Albo zabierze je z sobą. No nie ma takiej możliwości. Ma mieć umowę i tyle. Jeżeli jej nie ma, to podlega egzekucji i koniec. Nie ma w ogóle czym mówić. Także za tą umowę, za brak tej umowy zapłaci to i to wielokrotnie. Bo co się później dzieje, naprawimy drugą. Ja nie pozwolę, żeby zalewało ludziom piwnicę, tylko dlatego, że ktoś się z kimś nie może dogadać. Nie ma o czym mówić. Obiecałem, zrobione, tylko po prostu Zarząd Gospodarki Komunalnej ma szereg innych różnych zadań i w pewnym momencie jest na tyle sucho, myślę, że to nie nam nie grozi ulewa na razie i tą studnię masz jak w banku i mieszkańcy mogą być spokojni i będzie naprawione. Kwestia drogi, no to są koszty niepotężne i czekamy za możliwością dalszego remontu i tu uspokajam radnych, państwa radnych i sołtysów na wsiach. Za chwilę znowu ruszymy z tymi naprawami. Ten kamień, który kupiliśmy na przełomie roku, on sobie leży spokojnie. Poszło go niewiele na ten nacięcisko i na tam dwie czy trzy inne drogi. Za chwilę będziemy uaktywniali znowu remonty cząstkowe, żeby się to nie nazywało, to nie są remonty cząstkowe, czyli ta konserwacja tych dróg, które są później taką udręką dla mieszkańców wsi. Także to za chwilę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Zebrani, ja odnośnie śmieci też. U nas na osiedlu wybudowaliśmy dwie ulice piękne, i ktoś notorycznie wyrzuca popiół. No proszę Państwa, ktoś z osiedla. No przecież wszyscy powinni mieć deklarację o zapłatę za śmieci. Ostatnio zrobiono porządek, bo ja tutaj w gminie to zgłaszam, zrobiono porządek, usprzątnięto to. Dzisiaj jadę rano, znowu kupa popiołu leży. No pytam się, kto z mieszkańców no nie płaci, no nie rozumie, no biorą, wczoraj zabierali popiół, no jest to dla mnie no porażające, proszę Państwa, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może te kamerki, Panie Burmistrzu, warto tam zamontować. Proszę bardzo. No, powiem Panie Radny, ręce opadają. To, co mówiłem przed chwilą do Pana Radnego Remigiusza Koprowskiego, czy do Michała, no ręce opadają. No trzeba mam powiedzieć, że ktoś jest tak nieodpowiedzialny, że nie wrzuci do czego, jakiegokolwiek, nawet gdyby do jakiegoś, bo wystarczy ten popiół w worku zostawić, albo w jakiejś puszce większej, albo w wiaderku i zabiorą, nie ma żadnego problemu i tak za to płaci. Natomiast zapewniam Pana, bo Pan poruszył jeszcze inny ważny element. My systematycznie badamy, panie radny, pracownik zajmujący się odpadami, bada populację miasta i osoby zameldowane pod tym numerem. To nie jest tak, jak kiedyś tam gdzieś tam wyczytałem na jakichś mediach społecznościowych, że o, bo nie wszyscy płacą, ci na pewno nie płacą. No nieprawda, bo sprawdziliśmy natychmiast i ci właśnie i wszyscy płacą, znaczy płacą albo nie płacą, natomiast są ujawnieni, że się tak wyrażę, do płacenia. Natomiast nie rozumiem, po każdym razie, no nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale na pewno zainteresujemy tym policję. To jest ewidentne, informuję Państwa przed monitorami, to jest ewidentne zanieczyszczenie miejsca publicznego. Chociażby z tego powodu wykroczenie i będzie karane mandatem, jeżeli policjanci ujawnią takiego człowieka. No, będziemy, panie radny, zobowiązuje się do tego, że przejdę się do policjantów i ich poproszę o to, żeby tam zwrócili szczególną uwagę. Bo to nie jest tak, to jest środek osiedla, tak naprawdę. To na pewno ktoś to widział i także dziękuję bardzo.